dzień był całkiem dobry, że humor wam dopisuje i zdrówko również. Zapraszam was też jutro bardzo serdecznie na zajęcia z Karoliną, na zajęcia live oczywiście i mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli się zobaczyć na sali, na co liczę. Bardzo chciałabym, jeśli dzisiaj ćwiczycie razem z nami, żebyście wrzucili jakieś swoje zdjęcia, że wciąż z nami jesteście, żebyśmy też wiedzieli, że mamy dla kogo się otwierać i będziemy już wkrótce mogli się widywać na sali fitness. A teraz zapraszam was na trening Pilates. Dzisiaj troszeczkę dynamiczniejsza wersja, w której będziemy trochę bardziej wzmacniać mięśnie głębokie brzucha. Postaram się dzisiaj zrobić taki mocniejszy trening na stabilizację centralną naszego ciała, czyli będziemy bardziej wzmacniać mięśnie głębokie brzucha oraz mięśnie głębokie grzbietu. Zapraszam was już w takim razie do treningu. Miejcie ze sobą coś do picia, łyczek wody, matę oraz ręcznik, żeby nam się komfortowo ćwiczyło. A teraz już zapraszam do rozgrzewki. Loss.
niżej, dawaj! Hop! Jeszcze. Okej, i góra. Okej, teraz lewa ręka i prawa noga wyciągnij. Jeszcze.
trzymaj równo nogę. I góra. Hop. Góra. Ok. Luz. Tak samo. Druga. Delikatnie. Przód, tył. Hop. Trzymaj mocny brzuch. Prosto sobie. Poczuj, jak pracuje nogę, na której stoisz. Mam nadzieję, że jest już Wam ciepło. Nie jest gorąco, chociaż wcale tak nie było, jak przyszłam. I zmień do boku. Hop. Hop. Utrzymaj nogę. Wracamy, ugnij nogi w kolanach.
maszerujesz do przodu. Trzymasz brzuch. Nie tak. Nie tak. Nie tak. Jedna linia. Wracasz. Hop. Każdy z nas w swoim tempie. 8 razy. Jedziemy. Zatrzymaj idealnie płaskie plecy, oderwij jedno kolano od podłogi, druga ręka zatacza kłeczka, czyli lewe kolano odrywam, prawa ręka kłeczka. I do tego prawa stopa w górę.
Okej, mała zmiana. Znowu odrywaj lewą stopę, prawa ręka mocno w górę i ściągaj. Do tego prawa stopa góra. Powoli góra. Okej, teraz przejdź do kręgu podkładnego. Prawy, lewy łokieć do prawego nadgarstka i popadł za prawą ręką, za lewą ręką do góry. Hop, góra. Staraj się trzymać cały czas mięśnie brzucha leciutko napięte. Wracamy do wzmacniania mięśni głębokich. Moi drodzy, starajcie się.
starajcie się w zajęciach pilates trzymać brzuch tak lekko napięty. W tym celu usiądziemy sobie właśnie albo w siedzie skrzyżnym, albo w siedzie klęcznym. Dajcie sobie dłonie, palce na żebra i oddychamy tak, żeby nasze palce delikatnie się od siebie rozchodziły, kiedy robimy wdech, a kiedy robimy wydech, palce się schodzą. Jedziemy, wdech. I wydech. Staraj się opróżnić całą tutaj jamę brzuszną przeponę, unieść do góry, żeby faktycznie te wasze żebra się zbliżyły. Wdech. I wydech. Jeszcze kilka razy. Starajcie się wypuścić całe powietrze, tak jakbyśmy pępek chcieli przykleić do kręgosłupa, a żebra przykleić do siebie. Ostatnie dwa razy. I ostatni raz. Wydech. I luz. Przechodzimy do klęku. Mocny brzuch. Wyprostuj jedną nogę. Wyprostuj drugą nogę. Trzymaj brzuszek napięty. I teraz na zmianę dotykamy jednym kolanem i drugim kolanem podłogi. Biodra są nieruchome. Mocny brzuch, prosta plec. I luz. Tylko grzbiet, góra dół. Teraz stopy, kolana troszeczkę bardziej. Przed nami pompki pilatesa. Dłonie do przodu, mocny brzuch. Rozluźnij, wyprostuj twój kręgosłup. Głęboki wdech. Przenieś ciężar ciała bardziej na dłonie. Uginamy ramiona. Hop. I siadamy na piętach. Moi drodzy, nie wiem jak wy, ale ja mam strasznie słabe teraz ręce. I tym bardziej powinno mnie wzmacniać. Każdy z was tyle, ile damy rady. Ja zrobię, mam nadzieję, 15, ale jeśli nie dacie rady zrobić 15, zróbcie chociażby 5. Ale tak naprawdę pompek pilatesa pełnego z najlepszej, jakie potrafię. Dłonie do przodu, wdech, hop i siadam. Wdech. Na piętach odpocznij. Tylko ramiona na zmiany, prawa, lewa ręka w górę.
na dywarku. Wersja łatwiejsza, kolana na podłodze. Przejdź do leżenia. Ugnij ramiona tuż przy klatce. Troszeczkę poniżej naszego biustu na wysokości dolnych brzegów. Ściskaj dłonie w podłogę i delikatnie uniżką ściągając łopatki. Wejdź w dół. Ściągnij łopatki, barki w dół. Góra. Mocny brzuszek. Jeszcze. Cały czas staraj się. Ok, zatrzymaj. Dłonie blisko. Ugnij jedną nogę w stawie kolanowym i tak jakbyśmy piętą chcieli dotknąć sufitu. Dawaj. Zmień, tak samo druga. Pięta sufit. Okej. Luz, ugnij ramiona przy klatce. Przejdź do klęku, podpartego na przedramionach. Prawa noga w górę i pulsujemy delikatnie. Hop. Trzymaj brzuch napięty, czyli nie tak, tylko sama noga, tylko po ślady, wysoko. Tu czujemy cały czas napięcie. Oddychaj. Samo druga, wysoko, pulsujemy. Okej, będzie mała zmiana, wracamy do pierwszej nogi. Góra mocno unosimy, przenosimy na zewnątrz i opuść. Góra, cały czas ta sama stopa, na zewnątrz, opuść, jeszcze. Okej, zmieniamy. Tak samo druga. Góra, mocno na zewnątrz. Opuść. Jeszcze.
jeszcze, jeszcze. Ostatni raz, ja już naprawdę czuję mocno pośladki. Wracamy, pierwsza noga, góra mocno na zewnątrz. Jeszcze. Zatrzymaj, przejdź teraz do leżenia, przytul kolana i delikatnie masujemy nasz kręgosłup. Połóż dłonie na kolanach, zataczamy kółeczko. Zatrzymaj. Zostaw stopy na podłożu. Przyklej odcinek lędźwiowy do maty. Natnij brzuch. Wdech. Z wydechem sięgnij dłoni w stronę swoich kolan. Wdech. I wydech.
Dziękuję. Zatrzymaj, połóż stopy i tylko biodra. Napnij pośladki, daleko za głowę. Wolno biodra w dół i ramiona w dół. Ostatni raz, napnij mocno pośladki. Ok, przytul kolana, delikatnie masujemy z jednej na drugą stronę. Ok, złap pod kolanami, kręg po kręgu, przechodzimy do siadu, o nogach ugiętych. Moi drodzy, przed nami rolowanie na plecy, będziemy się przetaczać jak piłeczka na plecy i będziemy wracać. Wymaga to stabilizacji i utrzymania równowagi. Natomiast jeśli w którymś momencie czujesz dyskomfort, odpuść to ćwiczenie i po prostu zrelaksuj się. Pokażę Ci teraz, jak to ćwiczenie powinno prawidłowo wyglądać. Brzuch jest napięty, wdech z wydechem zaokrąglamy, wypychamy odcinek lędźwiowy.
opuszczaj na zmianę. Raz jedną stopę, raz drugą. Możesz sobie oczywiście pomóc dłoni. I luz. Okrągłe. Rozluźnij. Usiądź jeszcze raz w siedzi równoważny. Proste plecy, ściągnij łopatki i opuść. Raz jedna, raz druga. Oddychaj. Cały czas płynnie oddychaj. Ok, i luz, okrągły, rozluźnij. Powolutku przejdź do siadu skrzyżnego. Pośladki do tyłu, idealnie prosty kręgosłup. Złap dłoni, kolana, wypchnij klatkę, opuść. Głęboki wdech i wydech, opuść dłonie na wysokość klatki, z wydechem skręć w jedną ze stron, wdech do przodu i wydech, jeszcze. Luz. Usiądź w siadzie rozkrocznym. Pośladki znowu do tyłu. Pochyl tu mocno w przód. Chwilę pozwól, żeby Twoje ciało się przyzwyczaiło. Bo rozciągamy dość duże grupy mięśniowe. Nie garb się, tylko trzymaj proste plecy. Miednica mocno w stronę podłogi. Wdech i z wydechem jeszcze niżej. Prawą, lewa ręka za prawe kolano, prawa ręka do tyłu, otwieramy klatkę, skręcamy cały kręgosłup. I luz. Przód. Tak samo druga strona. Drugie kolano, łapiemy przeciwną ręką i skręcamy. Dalej od siebie. Przed nami pozycja z jogi. Złap stopy od dołu, pochyl tułów. Wydłużamy mocno kręgosłup. Mocno do przodu. Przyciągnij stopy do siebie. Mocno kolana w stronę podłoża. Chwilę przejdź. Ok. Połóż stopy na podłożu. Przenieś ciężar ciała na stopy. Możesz oderwać pięty. Możesz mieć pięty przyklejone. Kolana mocno na zewnątrz, pochyl tu. Powoli zejdź w dół i usiądź w siadzie skrzyżnym.
Rozepchnij delikatnie ścianę. Skłon w lewo, cały prawy bok rozciąg. Luz. Druga strona. Mocno. Bok. Luz. Delikatnie skręć. I druga strona. Mocno, mocno. Ok, luz. Prawe ucho do prawego barku. Delikatnie przytrzymaj prawą dłoń. Poczuj rozluźnienie tej lewej części twojej szyi. Ok, i druga strona. Delikatnie przytrzymaj. Poczuj rozluźnienie. Ok, szczególnie moi drodzy, jak jesteście spięci, dajcie sobie chwilę tutaj przytrzymaj. I dopiero wtedy rozluźnij. Broda do mostka. Obydwie dłonie na potylicę przytrzymaj. Luz. Głęboki wdech i wydech. Jeszcze raz wdech i wydech. Dziękuję Wam, moi drodzy, za ten dzisiejszy trening. Mam nadzieję, że chociaż troszkę się rozluźniliście, zapomnieliście o całym tygodniu. Przed Wami, mam nadzieję, fajny weekend i mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce w klubie na żywo. Miłego wieczoru, do zobaczenia.